Ja nazywam się Władysław Bienias. Ja też wychowywałem się bez ojca. Ojca widziałem w ogóle tylko 2 razy w życiu. Później, kiedy miałem kilkanaście lat, natomiast dzieciństwa ojca nie pamiętam. I być może był to też ten drugi aspekt, o którym ja się już nigdy nie dowiedziałem. Dlaczego właśnie trafiłem do ogniska i pod opiekę i skrzydła Marii Pileckiej, cioci. I ja powiem, że pierwsze wrażenie było takie, że dzień ten zapamiętałem. Spotkanie z Marią Pilecką i wejście do ogniska w sposób szczególny. Dużo mocniej emocjonalnie to zapamiętałem niż pierwszy dzień w szkole. Pamiętam, że był to słoneczny dzień, kiedy zadzwoniłem do ogniska. Dyżurny otworzył mi drzwi. Wszedłem na tak zwany dół dzwonka. Pamiętam też jak dziś taką słomianą wycieraczkę i w drzwiach od górnego dzwonka ukazała się Maria Pilecka, ciocia, która zaprosiła mnie na rozmowę. Taką osobistą do siebie, do kancelarii. Rozmowa ta, ja byłem oczywiście sam wtedy, była dla mnie taka dość miła, aczkolwiek stanowcza, dlatego że ciocia Maria Pilecka poinformowała mnie, czym jest ognisko, jakie są zasady w ognisku, jakie panują, że należy w zasadzie na swój pobyt w ognisku zapracować. Każdy ma obowiązki, każdy musi w jakiś sposób służyć pomocą innym. Dla mnie było to zupełnie wtedy coś nowego, ale pamiętam, że Maria Pilecka mnie wtedy uspokoiła i powiedziała, że ponieważ chodziłem wtedy do 1. klasy szkoły podstawowej, powiedziała mi, że na początek będę miał dyżur taki fajny, tak zwanego pieska. Była to opieka nad psem, który znajdował się w ognisku i dyżur mój polegał na tym, żeby po obiedzie gdzieś o godzinie między 15 a 16 z kuchni każdego dnia przez tydzień czasu przynieść mu jedzenie w takiej blaszanej puszce, wylać do miski, no i to był taki ten mój pierwszy dyżur w ognisku, to był w ogóle dyżur przeznaczony właśnie dla najmniejszych dzieci. No dalej się potoczyło tak, że ten dyżur nie za bardzo mi odpowiadał, dlatego że jakoś nie przypadło mi do gustu dawanie psu tych takich resztek zmieszanych, prawda? Wyobrażałem to sobie troszeczkę inaczej, żeby to będzie jakieś coś przyjemniejsze. Natomiast no, ten dyżur jakoś tam zniosłem. No i potem wyglądało to tak, że potem był taki etap, przechodziło się z kolei z dyżurami, że potem był właśnie dzwonkowy, czyli ten dół dzwonka, o którym wspomniałem. I ten dyżur polegał na tym, że przez godzinę czasu dany dyżurny, jeżeli ktoś zadzwonił do ogniska dzwonkiem, miał obowiązek jak najszybciej otworzyć drzwi, jeżeli to był ogniskowiec, wpuścić go, jeżeli to była osoba z zewnątrz, wpuścić go i zaprowadzić do kancelarii. To były takie 2 dyżury, które były zarezerwowanych dla najmłodszych. No i czym było się starszym, tym te dyżury były trudniejsze, łącznie z porąbaniem drewna na opał, czy czy na noszenie węgla do kuchni, prawda, na gotowanie. No to tak było to po prostu ustalone. Czym osoba młodsza, tym łatwiejsze, czym starszym, tym te dyżury były trudniejsze. Łącznie z takimi dyżurami jak kolacja, obiad, oczywiście nie gotowanie, tylko przygotowanie wszystkiego, posprzątanie po tych posiłkach. Więc to tak wyglądało, jeżeli chodzi o dyżury. Ciocia Maria Pilecka odeszła z ogniska, o ile ja pamiętam, w 74 albo 6 roku i przejęła ognisko pani Maria Gwozdowska. Świętej pamięci zresztą już. Był to wychowawca, który pochodził z Gorzowa Wielkopolskiego. I dla nas wtedy my sobie nie zdawaliśmy sprawy. Myśleliśmy, że jest to tylko i wyłącznie formalne takie zmiana kierownictwa. Natomiast to było coś takiego jak zmiana ustroju. Dlatego, że w czasach Marii Pileckiej wyglądało tak, że my mieliśmy po kolacji apel w świetlicy, gdzie omawialiśmy najważniejsze sprawy bieżące. Wszystko to się kończyło odśpiewaniem roty. Natomiast kiedy przyszła świętej pamięci Maria Gwozdowska, to wszystko się skończyło. My sobie nie zdawaliśmy sprawy z tego, że to była zupełnie inna polityka ognisk w tamtym czasie. Dlaczego? Dlatego, że za czasów Marii Pileckiej liczyła się osobowość w postaci honoru, w postaci uczciwości, takiej całkowitej, prawda? Natomiast ja nie wiem, ile jest w tym prawdy, ale Maria Gwozdowska przyszła do ogniska, pozostawiając dom poprawczy. Jak gdyby została skierowana, prawda? Do tego. W związku z tym ja tak powiedziałem to w przenośni, bo wtedy nastąpił taki przełom, że po Marii Pileckiej zaczęli do ogniska napływać inni wychowankowie z innymi predyspozycjami. Natomiast to wychowanie Marii Pileckiej właśnie było zupełnie inne. Ja myślę, że Maria Pilecka przede wszystkim uczyła patriotyzmu, uczyła uczciwości, prostolinijności, wszystkich takich wartości, w moim odczuciu, które są wartościami prawymi, tak samo poszanowania dla innych ludzi. I to, myślę, były właśnie takie wzory. Maria Pilecka nigdy nie posunęła się do tego, żeby na przykład na kogoś krzyczeć. Czegoś takiego u Marii Pileckiej nie było. U niej była siła spokoju i elegancji. Aczkolwiek tak samo była osobą niesamowicie wymagającą. To znaczy, ona nie wymagała od nas, natomiast uczyła nas tego, żebyśmy my jak najwięcej wymagali sami od siebie. To nie było w ten sposób, że ona na przykład nam coś, prawda, jakoś tam nakazywała, jeżeli tego nie zrobisz, to będzie na przykład kara. Nie, to było tak, że ty masz wewnętrznie czuć, że ty masz od siebie to wymagać. I właśnie też po zmianie tak samo kierownictwa w ognisku Praga wyglądało to tak, że Maria Pilecka kładła na przykład bardzo duży nacisk na edukację, czyli mobilizowała najstarszych chłopców, żeby szli na studia, żeby się uczyli, prawda? W momencie, kiedy ta zmiana władzy nastąpiła, to nagle powstał taki, bym powiedział, boom na to, żeby ci młodzi ludzie szli do zawodówek. Więc to było takie przeskoczenie, właśnie takie zupełnie inne, prawda? Taką historię, którą zapamiętałem po zmianie tej władzy, która dla nas była zupełnie nowa i niezrozumiała, to dotyczyła czegoś, organizacji jakiejś w ognisku. Właśnie tej, że my domagaliśmy się jak gdyby tej starej organizacji za czasów Marii Pileckiej, która była. Natomiast nie wiedzieliśmy, że do tego nie ma powrotu i świętej pamięci pani Maria Gwozdowska we trzech nas poprosiła do kancelarii. Pierwszy dostał w twarz otwartą ręką, drugi dostał w twarz otwartą ręką. Ja już wiedziałem, co się wtedy święci, uchyliłem się. Wtedy pani kierownik uderzyła ręką w wagę taką metalową, która stała, no i myślałem, że to będzie koniec, natomiast ona wtedy rozwścieczyła się jeszcze bardziej. No i tak to wyglądało, natomiast za czasów Marii Pileckiej taka sytuacja była po prostu niemożliwa. To się nie mieściło w głowie. Pokolenie, które trafiło do Marii Pileckiej w czasach, kiedy Maria Pilecka była kierownikiem ogniska Praga, ono wynikało z tego, że na przykład była rodzina rozbita, prawda? Ale Maria Pilecka kładła duży nacisk na wychowanie, na czystość, prawda, tych wychowanków. Jeżeli byliśmy na przykład na boisku i był obiad, Maria Pilecka stała przy drzwiach i przed obiadem ręce umyłeś, prawda? Więc to wyglądało w ten sposób. Natomiast po zmianie kierownika wyglądało to tak, że nikt na przykład nie dbał o to, żeby były ręce umyte, prawda? Czy trafiali wychowankowie, którzy wchodzili w konflikt z prawem. U Marii Pileckiej można było wejść w konflikt z prawem ogniskowym, prawda? Natomiast nie było tolerowane, że wchodzimy w konflikt z milicją ówczesną. Ja sam byłem kiedyś urlopowany, bo tak to się nazywało, że to była taka kara na tydzień czasu. Można było być i urlopowanym na 2 tygodnie, dlatego że nie wolno było palić papierosów. Ja oczywiście tych papierosów nie paliłem, natomiast paliłem winorośl, która zwisała przy oknie, w którym odpoczywała Maria Pilecka. No i za to zostałem urlopowany na tydzień czasu, dlatego że nie można było palić po prostu w ogóle. Potem po zmianie już tak na to nie zwracano uwagi, absolutnie nie było urlopowań, prawda, wychowanków. To zarówno już i wychowankowie byli inni, jak i kadra. Było tak, że wychowankowie często byli potem już kierowani poprzez na przykład jakiś sąd, prawda, który nakazał, że ktoś tam, żeby był w takiej placówce. To już zmieniły się całkowicie dwie strony. Kiedy Maria Pilecka odeszła już z pracy zawodowej w ognisku Praga, wychowankowie pamiętali o tym, żeby kiedy były imieniny Marii Pileckiej, odwiedzać ją w domu, w którym mieszkała. I zawsze była taka delegacja 3–4 osób, którzy przyjeżdżali do domu cioci Marii Pileckiej z kwiatami. Ja byłem bodajże w tamtym czasie chyba na wszystkich tych takich uroczystościach imieninowych Marii Pileckiej. I zawsze nas dużo bardziej serdecznie tak witała, tak wydawało mi się tak naturalniej, prawda? Kiedy przychodziliśmy do domu, to mówiła do Zosi, swojej córki: Zosiu, zrób herbatę, od razu stawiała jakieś ciastka, prawda? To tak wyglądało wszystko tak bardziej naturalnie. Wtedy też chyba była taka trochę bardziej uśmiechnięta. Natomiast tak to właśnie jakoś, tak mi się wydaje, że kontrolowała te swoje poczynania, swoją pracę też. Też pamiętam taką sytuację z dzieciństwa. To była właśnie też troska Marii Pileckiej, że kiedy było moje pierwsze wyjście z ogniska, bo nagrodą raz na jakiś czas było kino, że wybieraliśmy się z ogniska do kina, jak również była jeszcze też inna forma nagrody, to było kieszonkowe. Była robiona lista, to było gdzieś około 10-20 zł, najczęściej się dostawało takie pieniądze kieszonkowego, ale właśnie było to, też nagrodą było kino. I kiedy, pamiętam, wróciłem pierwszy raz z kina, był film taki Dziadek do orzechów. No, sam tytuł wskazuje, że to dla dzieci, prawda? Maria Pilecka przywitała mnie, jak wszedłem do ogniska, i spytała się z troską, czy ten film dla mnie nie był za poważny. Więc powiedziałem, że nie. Ale to też pokazuje, że pamiętała, prawda, że ktoś był na przykład pierwszy raz, że to nie było tak, że dobrze, idźcie sobie, wracacie, fajnie, że was nie ma przez 2 godziny. No nie, to tak nie było.